W Muzeum Papiernictwa otwarto czasową wystawę pod tytułem Z dziejów turystyki Duszniki Zdrój 1924-2024. Istotą tej wystawy jest to, że ona przemawia przez rzeczy codziennego użytku, przez rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, które wyrzucamy, które się zużywają i najtrudniej jest pozyskać te przedmioty w stanie takim nieużywanym, czy też je dokonać renowacji, tak żeby je przywrócić do stanu jak najlepszego, żeby one mogły prezentować się dobrze na wystawie, bo wystawa ma właśnie pokazywać rzeczywistość przez pryzmat rzeczy codziennego użytku, rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, rzeczy małych, rzeczy, które wyrzucamy, które gdzieś znikają w historii dziejów. Celem było również pokazanie, że duża część 700-letniej historii Dusznik Zdroju związana jest z turystyką. Tutaj możemy zobaczyć od zwykłych pocztówek, które sobie wysyłano w ostatnim wieku, po bilety do naszego muzeum używane na samym początku jego istnienia. Także możemy zobaczyć różnego rodzaju wademeka, poradniki, mapy, książki opisujące to wszystko, a także i podstawowy taki ekwipunek turysty biwakującego, czyli kuchenki polowe i takie inne zestawy przetrwania. Najbardziej uważam cenne i najciekawsze są mapy przedwojenne firmy Aral i Esso oraz Continental, które były wydawane przez wielkie koncerny naftowe i one wydawane w każdym kraju z numerami i one właśnie pokazują, jest jeden Continentala wydany dla Polski, pokazujący Bad Reyners oraz regionalne drogi oraz ten wydany przez firmę Aral i Esso, wydany w III Rzeszy. Wchodząc na tą wystawę, zobaczyłem potężną ilość artefaktów, które używałem. Miałem w ręku, brały udział w różnych takich eskapadach turystycznych ze mną. Kilka książek mam jeszcze do dnia dzisiejszego map. A najbardziej, co zwróciło uwagę, po lewej stronie, jak się wchodzi, jest kącik goprowski. Ratownik górski z lat 60. 70. I na swetrze jest zapięta odznaka, która jest imitacją odznaki goprowskiej i była jednorazowo wydana w 1979 roku dla uczczenia, raczej nie, może nie dla uczczenia, tylko dla wręczenia odznak, których brakowało, prawdziwych blach, które były wyprodukowane przez mennicę państwową, została wydana w plastiku i tutaj ona wisi na swetrze. Jest to unikat, ja normalnie taką odznakę miałem, sam osobiście w 79 roku dostałem w trakcie przyrzeczenia w Wałbrzychu z rąk naczelnika i aż mi łezka się pokręciła. Także coś pięknego. Chcieliśmy tutaj pokazać na tej wystawie ostatni wiek w turystyce, żeby właśnie odwiedzający nas mogli właśnie zobaczyć, jak to się wszystko zmieniało, jak tutaj wyglądały ubiór, różnego rodzaju wyposażenie. No i tak naprawdę sami turyści staną się częścią tej wystawy, bo właśnie oni będą tą tegoroczną jakby dodatkiem do niej, czyli właśnie turystami w tym 2024 roku. Jest to na pewno bardzo ciekawa inicjatywa i wystawa poświęcona wprawdzie wąskiemu zakresowi, bo chodzi o turystykę w Dusznikach, ale i to jeszcze też w pewnym okresie czasu. Niemniej jednak Duszniki mają bardzo duży wkład w rozwoju turystyki na ziemi kłodzkiej. Przypomnę pracę burmistrza Paula Denglera, który wprawdzie rozwijał uzdrowisko, ale ten rozwój również miał znaczenie turystyczne, zwłaszcza, że Duszniki leżą u podnóża zarówno gór bystrzyckich, jak i gór orlickich, więc są one atrakcyjnym punktem do wyjścia na ten teren. No i takim magnesem kiedyś dla turystów, dla kuracjuszy Dusznik była góra Orlica, którą zagospodarował jeszcze w XIX wieku niejaki Heinrich Ribartsch, który na szczycie postawił schronisko oraz wieżę widokową. Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 21 lipca. Serdecznie zapraszamy.